Cześć! Dzisiaj kolejny film z serii Regał Akwarystyczny. Dzisiaj opowiem Wam o półkach i o tym, co należy położyć na półki pod akwarium. Słuchajcie, jeśli chodzi o półki, które wykorzystujemy w regałach na akwaria, mamy tak naprawdę trzy warianty. Pierwszy wariant, osobiście mój ulubiony i tak mam zrobiony regał w domu i od wielu lat sprawdza się to świetnie, znakomicie. To jest sklejka wodoodporna. Sklejka ma tą przewagę nad pozostałymi wariantami, że nie trzeba ich w żaden sposób zabezpieczać, bo już jest wodoodporna, wystarczy sklejka o grubości 5 mm i mamy gotową półkę, która wytrzymuje naprawdę duży ciężar. Drugi wariant to płyta OSB i takie właśnie płyty OSB są wykorzystane w tym regale. No tu są dość grube te płyty. Płyty OSB trzeba zabezpieczać i tu też mamy kilka wariantów, ale o tym, o zabezpieczaniu płyt opowiem Wam za chwilę. I trzeci wariant to płyty MDF, czyli te płyty, które są najczęściej dołączane do tych regałów, które kupujemy. Jednak no miałem już okazję oglądać regały, gdzie akwaria stały na tych półkach i rzeczywiście było ok, ale bałbym się obok tego przejść. I tak naprawdę, jeśli już muszę wykorzystywać te płyty MDF, to używam ich podwójnie. Załatwiam to w ten sposób, że kupuję po prostu regał z większą liczbą półek. Dzięki temu mam nadmiar tych płyt i wtedy stosuję podwójnie na półkę. Jeśli chodzi o zabezpieczanie płyt, mamy przynajmniej według mnie dwa warianty. Pierwszy wariant to użycie lakierobejcy. To jest bardzo fajny wariant, ja Wam polecam taką lakierobejcę. Zwróćcie uwagę, żeby była na przykład do mebli dla dzieci, żeby była szybko schnąca i do stosowania wewnątrz. I ta lakierobejca rzeczywiście szybko schnie, nie ma z nią absolutnie żadnych problemów. Taką lakierobejcę zastosowałem w pierwszym Breeding Roomie, który mieliście okazję oglądać, filmy są na kanale. Tam to wykorzystuję. I no, poza tym, że czas jak gdyby na to, żeby przygotować daną półkę jest dłuższy, to nie widzę tutaj żadnych innych wad. Drugą formą zabezpieczenia szybką, którą możemy zastosować zarówno do płyty OSB, jak i do płyty MDF, jest po prostu stretch. I niezależnie od tego, czy użyjemy stretcha przeźroczystego, czy stretcha czarnego, to nie odgrywa żadnej roli. Owijamy po prostu dość dokładnie daną półkę, stawiamy na regał i to jest wszystko. Tak naprawdę tego, że owinęliśmy streczem, w ogóle nie widać. Jest to bardzo szybki sposób na zabezpieczenie tych półek. No, w zasadzie ryzyko poniszczenia tego streczu też jest niskie, no bo ile tak naprawdę razy wysuwamy, przesuwamy to akwarium po tej półce. Należy się jednak liczyć z tym, że jeśli planujemy robić to często, bo na przykład będą to zbiorniki tabliskowe, zbiorniki do odchowu na rybku, to lepiej będzie wykorzystać lakierobejce. Ja na tym regale postanowiłem wykorzystać właśnie czarny stretch. Będzie szybko, nie będę musiał czekać, aż coś wyschnie, ani stosować lakierobejcy. Jest to również stosunkowo tanie rozwiązanie. Drugą kwestią w przypadku półek na regale jest to, co położymy na samą półkę, na czym dopiero położymy akwaria. I tutaj pierwsze, co przychodzi do głowy, to oczywiście styropian. Styropian ma różne grubości. Drugim wariantem są wszystkie maty, karimaty, są specjalistyczne maty, które kupicie w sklepach akwarystycznych do wykorzystania. Ja osobiście od lat już używam jednego materiału, są to podkłady pod panele. W zasadzie 5 mm grubości taki podkład wystarcza w zupełności pod większość akwariów i nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Te podkłady są tanie, łatwo się je przycina, co też nie jest bez znaczenia. Ja osobiście jeszcze podklejam je taśmą dwustronną do półek, tak żeby mi się nie przesuwały podczas układania akwariów. Na dzisiaj to wszystko. W następnej części opowiemy o elektryce. Ja Wam pokażę, jakie ja rozwiązania stosuję. Będziecie mogli sobie to zobaczyć. Jeśli macie jakieś uwagi bądź pomysły, jak mógłbym zrobić coś inaczej, oczywiście zapraszam śmiało do komentowania. Pozdrawiam. Cześć.